Jakoś w okolicach początku tego roku miałem taki mały hype na to, żeby zdobywać sobie rzadkie osiągnięcia w grach. Wiecie, każdy czasem ma jakieś głupie pomysły, ja wpadłem na taki, bo mi sprawiało to na pewien sposób radochę i mi się przykładowo udało wbić platynę w God of War 2 na PlayStation 3, nie mówiąc o tym, że jakiś czas temu na starym kanale robiłem serię transmisji na żywo i tam wbiłem sobie platynę, wszystkie osiągnięcia w Half-Life 2 na Steamie. A mówię to dlatego, bo jesteśmy w twierdzy Władcy Wojny, którą kiedyś dostałem od pana Łukasza, za co mu jeszcze raz powinienem bardzo podziękować, bo na premierę sprezentował mi tę gierkę. I ja jestem Kairos, nagrywam ten film po raz piąty raz. Jestem cholernie roztrzepany w dniu dzisiejszym, ale chciałbym sobie postawić mały challenge w twierdzy Władcy Wojny, a przy okazji troszeczkę przypomnieć tę grę. Mówię, chciałbym wykonać osiągnięcie, w którym trzeba pokonać bota w pojedynku 1 na 1 na poziomie trudności trudnym, ale jednocześnie, żeby zabić wrogiego lorda, zabijemy go za pomocą rakiet, gdzie też jest osobne osiągnięcie ku temu. No i oczywiście niby to nie jest nic ciężkiego do zrealizowania, ale oba te osiągnięcia ma poniżej 1% graczy, więc... Zapraszam! Wybierzemy sobie mapkę dla dwóch graczy, dowódcy, mamy tutaj innych lordów, fajna sprawa. I polecimy sobie z Sun Tzu, który został dodany w jakimś tam patchu w ostatnim czasie, a jest to miła sprawa, ponieważ nowi lordowie do twierdzy przygodowo Krzyżowca 2, czyli poprzedniej części, byli tylko dodawani nowi lordowie oczywiście w płatnych DLC. To trochę nie fajnie, ale oczywiście pamiętajmy, że tutaj poziom trudności bierzemy trudny. No i zaczynamy zabawę, mając nadzieję, że wszystko teraz przebiegnie pięknie, miło i po prostu wesoło. A ja mogę jedynie jeszcze w tym momencie powiedzieć, że trochę dziwnie się twierdza z pewnością przesuwa. I jeżeli będzie wam to przeszkadzać, to postaram się jakoś to tak sensownie poprowadzić, żeby jednak nie przeszkadzało. Postawimy sobie klasycznie skład. Problem oczywiście największy jest w tym wszystkim teraz potencjalnym graniu przez tą moją twierdzę. Przez to, że gram niestety na laptopie. Na laptopach twierdza lubi działać różnie. Choć tak naprawdę wiele gier potrafi działać na laptopach różnie, czyli kurczę źle. Mnóstwo drewna trzeba kupić, jak najszybciej zacząć gierkę. No bo oczywiście ekonomia w twierdzy Władcy Wojny jest trochę dziwna i tak naprawdę trzeba jak najbardziej i jak najwięcej budynków postawić na dzień dobry, żeby potem z tego dosyć miłe profity trzepać, rzecz jasna. A najlepiej, z tego co już zdążyłem się nauczyć, grać po prostu pod kopalnię żelaza, ponieważ one na samym początku gry są po prostu najefektywniejsze, żeby potem mieć to żelazo, robić broń i to po prostu też w cholerę sprzedawać. Gość co już mnie obraża na samym początku gry, co nie ten to ma tupet. Trzeba troszeczkę generalnie zróżnicować ilość jedzenia tutaj naszym obywatelom i jak najwięcej oczywiście wszelakich ogrodów postawić na samym początku gry. Właśnie jedną z problematycznych mechanik nowej twierdzy jest to, że tutaj ryż stanowi tak naprawdę podstawę. Brak ryżu i nawet jakikolwiek inny rodzaj żywności, jak sami zresztą widzicie, sprawia, że nasi poddani są nieźle wkurwieni. Czyli ryż muszą wpierdzielać, żadne substytuty po prostu się tutaj nie nadają. Jak też na pewien sposób na twierdzę przystało, wydaje mi się, że na samym początku gry warto postawić troszeczkę warsztatów sztyfiarza, jakkolwiek się to zwie, ponieważ on zajmuje się produkcją, moi państwo, takiej dobrej, miłej sprawy jak kusze, a jednocześnie, o, już chciałem pieniędzy. Chodzi po prostu o to, żeby zacząć jak najszybciej produkcję kuszników. Nie mamy już prawie jedzenia. Gościu, ty widzisz ile tutaj jest tych ogrodów, a ty mi mówisz, że żarcia nie mamy? O matko, jedyna. O stary, szybko poszło. Akurat Lord Żółwik jest całkiem przyjemny, bo jest to taki defensywny lord, który ma całkiem nie najgorsze zameczki, a jednocześnie potrafi trochę nam, no, profitów dać. Zresztą jak wszyscy lordowie tutaj. No, proszę państwo, no i patrzcie na to, byczki już nam tutaj żelazo przynoszą. Bardzo ładnie jego ilość zaczyna powoli rosnąć w składzie zapasów. No i co, sprzedajmy to w cholerę teraz, żeby mieć trochę kasiory. Jednocześnie stawiamy więcej warsztatów. A jednocześnie, w czasie najbliższym, przydałoby się trochę żołnierzy wyszkolić i tak naprawdę wysłać na jakiegoś lorda przeciwnika, a właściwie lorda zwykłego, bo chodzi o to, żeby zdobyć jego poparcie. Ale to krzywo postawiłem. Dobra, no i wysyłamy nasze pierwsze oddziały, ponieważ tego wieprzyka wypadałoby przejąć. Z całą pewnością, jeżeli możecie dostrzegać troszeczkę spadek jakości tego materiału i nie chodzi mi tutaj o komentującego, o jakość grafiki, to oczywiście wasz wzrok was nie oszukuje, ponieważ byłem troszeczkę zmuszony grać na mniejszej rozdzielczości, ale to musiałem teraz dać długi wywód, dlaczego granie w najnowsze produkcje od Firefly bywa problematyczne, szczególnie kiedy się je nagrywa. No i chłop ogólnie upadł na twarz, za chwilę stanie po naszej stronie.
Rozkazuj, panie. Wow. A to coś nowego. Już nasz ziomeczek tutaj zaatakował. Dobra, panowie łucznicy, wycofajcie się i atakujemy go. Otóż, dopowiadając to temat, który tak naprawdę rozpocząłem, niestety gram na rozdzielczości w tym momencie 1600x900 sztucznej zaskalowanej pod Full HD, ponieważ niestety twierdzenia działa bardzo kiepsko, bardzo kiepsko. I miałem po prostu problem z poprawnym przechwytywaniem tej gry w jakimś takim sensownym, jakby to powiedzieć, w sensowny sposób, od co. Także granie na laptopie, który ma zintegrowaną kartę graficzną i niemożność przechwytywania pulpitu z laptopa OBS-em, ponieważ nie przechwytuje, nie widzę pulpitu obsługiwanego przez zintegrowaną grafikę, sprawia, że troszeczkę jest utrudnione oczywiście streamowanie i nagrywanie. Bardzo się modlę do losu, żebym kiedyś miał w końcu możliwość rzeczywiście móc w gry spokojnie grać bez problemu i je nagrywać, nie martwiąc się o zintegrowaną kartę graficzną, a chodzi o to, żeby po prostu mieć jakieś stałe lokum, nie jeździć i móc kupić komputer stacjonarny. Choć w dzisiejszych czasach komputer stacjonarny, droga sprawa jest to, ale my wpierdziel dostajemy, masakra. Wygląda na to, że za chwilę sam będę musiał zacząć robić żołnierzy tutaj z mieczykami i tarczami, bo ci topornicy tak średnio najeżdża. Jej, więcej żelaza sprzedajemy. Jeżeli szczerze zapytacie mnie, czy twierdza Władcy Wojny jest grą dynamiczną, spieszę z odpowiedzią, iż niestety nie jest i mam wrażenie, że wszyscy oczywiście mieszkańcy w zamkach pracują dosyć wolno i sama ekonomia w tej grze z pewnością jest dziwna i troszeczkę głupsza, jeżeli porównamy to oczywiście do takiego klasyka jak Twierdza Krzyżowiec, który jest chyba najbardziej dynamiczny ze wszystkich odsłon twierdzy. Chociaż nie ma co się dziwić, to była specjalna wersja, oczywiście, która wyszła na silniku jedynki, typowo pod multiplayer, tak? Przydałoby się, mam wrażenie, tutaj w Twierdzy Władcy Wojny coś na wzór samym przykładowo w Age of Empires Definitive Edition, bowiem tam mamy tak zwany tryb turbo, czyli wszyscy pracują troszeczkę szybciej. To też było, nie byłoby złe, takim moim skromnym zdaniem, gdyby w tej odsłonie twierdzy, bo jest to najnowsza odsłona twierdzy, więc możemy oczywiście filozofować, co tu można by było dodać, byłaby opcja, żeby też o 50% szybciej wszyscy pracowali. Naprawdę by to tej grze nie zaszkodziło, bo wszystko trwa i trwa. I tak naprawdę zgromadzenie dobrej i silnej armii bywa czasochłonne. Jedną generalnie z ciekawszych mechanik, które oczywiście oferuje nowa twierdza, jest fakt, że widzicie, jest domek i on ma minus 3. Oznacza to, że obywatele nie są do końca zadowoleni z kwater, w których mieszkają, bo widzicie, że mamy tutaj parę rodzajów domów, posiadłość kosztująca 200, albo szałas kosztujący dyszkę. I ma to znaczenie, bo możemy mieć albo plusy do popularności, albo minusy i mamy lepsze w domy, więc chyba wypadałoby rozwalić troszeczkę tych szałasów i postawić domy za 80 drewienka, co sprawi, że przestaną być tacy, jednak są wkurzeni, może dlatego, że domy stracili. Wiecie, no lepszy byle jaki dom niż żaden. Ale zobaczcie, postawię tutaj jeszcze jeden i jej, plus 3. Och, kolejny potężny atak naciąga w moim kierunku. No dobrze, panie kolego, ja mam tutaj losowe zbitki żołnierzy w różnych miejscach, ale co? Zbrodnie wojenne? Zabijanie moich ludzi? O ty, łachmy to. W tej odsłonie też jednostki zdają się być jakieś o wiele bardziej pancerne. Więcej żelaza i mniej żelaza, a więcej pieniążków, bo dlaczego by nie? Niechcący wyłączyłem sobie nagrywanie i kamerę. Mam nadzieję, że nic nie popsułem, ale przynajmniej stworzyłem względnie ładny zamek i ta popularność tak skacze i... Ekonomia w tej grze jest naprawdę dziwna. Bo wiecie jak jest, jakbym miał ocenić szczerze mówiąc Twierdzę Władcy Wojny, jakście mnie zapytali się wprost, Kairos, czy Twierdza Władcy Wojny to dobra gra? To muszę przyznać, że... Firefly wydało tytuły gorsze, patch Twierdza 3, ale mimo wszystko... Firefly niestety ma problemy ze stworzeniem dobrych gier i tak naprawdę od Twierdzy Jedynki Krzyżowca próżno szukać tytułu, który by bardzo wciągnął i był bardzo dobry. Wiecie, też mówiłem, że długo się tutaj w tej grze rozwijamy. Tak szczerze mówiąc, patrząc na bota, mu też jakoś szybko to nie idzie, pomimo że jest to bot trudny. Tej grze zdecydowanie przydałby się taki mały power-up do szybszej produkcji pracy o 50%. Szczególnie, że widzicie, z tą żywnością co chwilę są problemy, pomimo faktu, iż patrzcie, jak mnóstwo tutaj jest osób zaangażowanych do pracy. Postawcie sobie analogiczną ilość jabłoni, albo przykładowo hodowli krówek w twierdzy, jedynce czy krzyżowcu, a zobaczycie, jak wtedy będziecie mieli żarcia.
Trzeba pamiętać oczywiście, że możemy tutaj jakieś dekrety wydawać oczywiście lordom naszym, którzy należą do nas. Przykładowo możemy ulepszyć naszą świnkę, bo jego zdolność pasywna to generowanie większej liczby punktów dyplomacji. Po prostu jak go ulepszymy, to będzie nam więcej tych punktów dyplomacji generował. Ale jednocześnie jak będziemy go ulepszyć, co rangę macie po jego lewej stronie, to na przykład z dostaw ryżu będzie tych ryży o wiele więcej. Zobaczcie, tutaj mamy ryż 9, dostawy 12. Ulepszę władcę. I teraz mamy ryż 12, dostawy 12. Jest to bardzo miłe, możemy z tego skorzystać, choć wolałbym... Albo wiesz co, dawaj ten ryż. Wysłałem potrzebne ci towary. Mamy naprawdę problem z żywnością. Zobaczcie na tego władcę żurawia, ma dosłownie dwóch łuczników i dwóch toporników. To jest dobry moment, dla którego możemy teraz wysłać sobie naszych łuczników, żeby go troszeczkę pomęczyli. Nasz przeciwnik został wystrzelany raz i dwa. Niestety to jest ten moment, w którym potrzebujemy naszymi żołnierzami podejść, żeby go troszeczkę pocieszyli i nie był smutny, bo inaczej go nie przejmiemy na naszą stronę. Miło. Co by udobruchać troszeczkę tutaj naszych ludzi pracy, można postawić świątynię, co nie byłoby chyba do końca takim złym pomysłem. A, bo im więcej tak zwanego uduchowienia, och, plus 3, tym więcej popularności. Szkoda, że nie prędkości pracy. Ciekawym jeszcze mechaniką jest to, że fakt, że możemy stawiać drogi, jak zresztą widzicie. Oczywiście łącząc drogi z takimi punktami uduchowienia. O kurczaki, krzywo to postawiłem i nie mogę drogi tam poprowadzić. O, zobaczmy, czy coś się zmieni. Nie, uduchowienie dalej plus 3, pomimo iż droga jest poprowadzona od siedziby. Cyk! Warsztat obleżniczy to jest dosłownie jedyny budynek w tej grze, który ma animację, kiedy się go stawia. Ledwo co żołnierze sobie z zamku wyprowadziłem, już mi do nich strzelają. No dobra, chciałem zrobić to troszeczkę bardziej miło i wesoło, ale wygląda to, że nie zostawiacie mi wyboru i muszę od razu was tutaj, kurczę, atakować. No bo chodzi o zrobienie małego psikusa, żeby tego żółwika oczywiście na środku mapy przejąć. Panowie drabieniarze, proszę mnie słuchać i iść na te przeklęte mury. Hej, hej, hej! Ja to widzę. Niewątpliwym plusem tej odsłony twierdzy jest fakt, iż praktycznie każda jednostka może korzystać z drabin. Choć czy jest to plus, czy jest to minus, to już są tak właściwie, to raczej trzeba ocenić sobie samodzielnie. Wow, 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 wow! Czemu mi psujesz ekonomię, gościu? Dziękuję ślicznie. Za chwilę sobie, panie Suncu, zaczniemy cię bardziej męczyć. Ho, ho! Bo ten twój zamek już zaczyna jakoś wyglądać. Kiedy drabiniarze opuszczą swoje drabiny, pozostawiając je przy murach, to zostają z nich tacy chłopcy do bicia. I szczerze mówiąc, naprawdę nie mam pojęcia, co można z nimi zrobić. Ja to zdecydowanie zbyt długo zwlekam, żeby resztę tych władców pozajmować. Ale co to świadczy o naszym przeciwniku, skoro jest na trudnym poziomie trudności? On też się nie chełpi, żeby wykonywać takie czynności, jakie ja podejmuję się teraz, by przejąć innych władców. Nieładnie. Wow! Toż to oblężenie z prawdziwego zdarzenia! Wow! Naprawdę to potrafi zrobić wrażenie. Ale w tej sytuacji wypadałoby chyba wysłać tych najemnych toporników, żeby rozpierdzielili w... O nie, nie, wszyscy wpadli w kawalerię. Chodziło po prostu o to, żeby rozpierdzielić te machiny obleżnicze, ponieważ takie rzeczy bywają problematyczne. O nie, panowie kuszlicy, wycofajcie się do donżonu. Bo jednak nie ma co podejmować prób obronienia tego. Bo mury są już rozpieprzone. O ty cwaniaczku jeden. Ja wszystko doskonale rozumiem, ale ten trebusz to już jest troszeczkę przesada. Jak dobrze mam tutaj moich trzech wspaniałych panów kawalerzystów, którzy potrafią zrobić wspaniałą robotę, bo ta szarża... Ach, to są dobre ataki. Proszę nie umierać tylko. No, odnoszę wrażenie, że teraz pan żółwik będzie wspaniale chroniony przez moje wojska, biorąc pod uwagę, ile tutaj losowych jednostek stoi jeszcze nieopodal tej fortecy. Należy pamiętać, iż wrogiego lorda chciałem zabić za pomocą wyrzutni rakiet, a te wyrzutnie potrzebują niestety prochu, żeby je wyszkolić, a nie samego złota. Żeby zdobyć proch, należy postawić sobie kopalnię saletry, a potem stworzyć wytwórnię prochu, żeby nam oczywiście chłopi pracowali i to przynosili. Ale okazuje się, że niedobre dzieci bawią się na złożach saletry! Dobra, dzieci idą do mycia, muszą się trochę posunąć, bo tutaj są ważniejsze rzeczy do zrealizowania. Gdy wspominałem jeszcze o tym, jak szybko pracownicy oczywiście pracują, należy mieć na uwadze, iż przykładowo władca W ma pasywną umiejętność, że pracownicy dostarczają więcej surowców do składu zapasów. Generalnie cała ekonomia gry jest o tyle istotna, iż właśnie opiera się na kontrolowaniu władców, ponieważ dany rodzaj władcy dostarcza różnego rodzaju bonusy. Prawdą jest jednak, iż sami władcy wymagaliby pewnie też swoistej reformy, by działali lepiej, ale to z całą pewnością musiałby być dłuższy wywód na ten temat. Przykładowo od władcy konia możemy dostać za friko 6 kawalerzystów. Jak sobie życzysz. I możemy to klikać cały czas, gdyż nie posiada czasu odnowienia. Im więcej punktów dyplomacji,
tym w krótszym czasie możemy sobie stworzyć taką praktycznie armię z Afriko. Wow, nawet sztandary mają. Twierdza Władcy Wojny na wielu materiałów promocyjnych chwaliła się, iż posiada coś takiego jak formacje bojowe. Szkoda tylko, że te formacje bojowe nie dają jakichś rzeczywistych bonusów do walki. No i potrafią się bugować w taki oto wspaniały sposób, jak sami zresztą widzicie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że momentami, kiedy jednostki sobie idą w taki sposób, jest to całkiem miłe dla oka. Ale powtarzając, szkoda, że nie kryją się za tym jakieś rzeczywiste bonusy bitewne. Bo byłby to taki mały Total War. Tyle, że w twierdze, ale no, jest twierdza. Nieudolnie coś robiąca. Kurczaki, liczyłem, że stworzę jakąś dużą armię i zaatakujemy w końcu tego naszego gościnia, a tu się okazuje, że mam cały limit oddziałów 300 na 300. Tak, niestety ta niedobra gra wprowadza limity i to całkiem bolesne do tworzenia armii. Nie ma co się dziwić, że już nie jest jakoś wybitnie dobrze zoptymalizowana. Aczkolwiek i tak jest lepiej, ponieważ kiedyś limitem, o ile się nie mylę, było chyba 500 jednostek, czy nawet 400 na całą mapę, a tak, teraz mamy 600. Nie jest to dużo, mam nadzieję, że kiedyś ten limit może będzie do 1000 podniesiony i Firefly nauczy się też optymalizować lepiej swoje gry, ale no cóż, trzeba skorzystać z tego, co mamy. Niestety zrobiłem tylko 4 moździerze. Stety, jest jedna z najlepszych jednostek, która może oczywiście niszczyć mury wroga. To było mocne. Widzę, Sun Tzu tutaj wysyła ekipę powitalną mojej armii naprzeciw. No dobrze, zobaczymy, jak to teraz tutaj pójdzie, biorąc pod uwagę, jaką tutaj ilość kuszników posiadam i... Aj, trzeba ją wycofać. Zdecydowanie jednostki w tej grze są pancerne, to należy podkreślić, są zdecydowanie o wiele pancerniejsze niż ma to miejsce w innych odsłonach twierdzuni. Oj, co prawda to prawda. Jakoś się to udało wybronić, aczkolwiek trzeba przyznać, że gościuniu kompletnie nie odpuszcza, ale to już leci tutaj dla niego mała niespodzianka. Jeżeli przeciwnik bywa problematyczny, najlepsze co można zrobić, to spalić mu po prostu bazę w cholerę, a najlepsze są do tego wybuchające woły. Odnoszę wrażenie, że nasz Sun Tzu może mieć troszeczkę kłopot pozbierać się po tym, co ma miejsce w jego siedzibie. Masz gorszych wojowników. Czy naprawdę wiesz, jak nimi dowodzić? Gościu, ale o co ci chodzi? Ja tutaj pięknie tak oczyściłem całe poletko, jeżeli chodzi o twój uroczy, jakże uroczy zamek. Czy ty naprawdę mnie tutaj jeszcze obrażasz w tym momencie, nie mając absolutnie nikogo zupełnie do pomocy? Bo ja tutaj z całą racją i całą chęcią wziąłem sobie jedną wyrzutnię rakiet. Zobaczymy, jak ona będzie teraz działać przeciwko oczywiście twojemu lordowi, który siedzi w dążonie. Sprawdźmy to, sprawdźmy to. Do dzieła, do dzieła. No tak średnio to działa. Weźmy zatem pozostałe 65 i zabierzmy do jakiegoś dobrego miejsca, które umożliwi nam uszczelnienie wrogiego lorda. Najważniejsze to zrobić w tym momencie, to teraz spróbować naszego wrogiego lorda wywabić z siedziby, żeby oczywiście sobie tutaj ładnie chodził po trawce i mógł dostać z kilku rakiet na twarz. Przeciwny lord ani myśli wyjść ze swojej strefy komfortu. Łachmyta jeden niedobry. Dobrze, zatem sprawdźmy, co się stanie. Czyżby się ruszył? Z kąta na kąt sobie przeszedł. Okej. Dobrze, co się stanie, jeżeli wszystkie wyrzutnie postanowimy wystrzelić oczywiście w jego kierunku? Zobaczmy tą akcję. Wow, to działa! Udało się! Jest! Mamy to osiągnięcie, moi państwo. Oran i Julek, udało nam się zdobyć osiągnięcie. Niestety nie udało się zdobyć osiągnięcia z tego, co widzę, z pokonaniem bota na poziomie trudności trudny. Kto wie, może jest to naprawione i teraz chodzi tak naprawdę o poziom trudności ekstremalny, a ja niestety muszę przyznać, że zbyt dosłownie zrozumiałem przesłanie tego osiągnięcia. No kto wie, sobie może zrobię to w zaciszu domowym, aczkolwiek z mojej strony byłoby to wszystko, co wam serdecznie dziękuję. To była Twierdza Władcy Wojny, o której można powiedzieć wiele. Jest to z pewnością dziwna gra i szczerze mówiąc nie zdziwię się, jeżeli nie będziecie chcieli więcej z niej filmów w przyszłości, aczkolwiek chciałem mieć czyste sumienie, żeby jeszcze coś z tego tytułu nagrać i sobie przypomnieć. Dziękuję wam bardzo, zostawcie coś po sobie i do usłyszenia albo zobaczenia pod innymi materiałami. Hej!